Dzień dobry, pozdrowienia z mroźnej północy i zapraszam do dzisiejszej gawędy. A dzisiaj porozmawiamy sobie o kwestii przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Bo jeżeli jesteś osobą, która poszukuje rozwiązania swoich problemów, czy osobą, która jest ambitna i chce się rozwijać, chce coś w życiu osiągać, szukasz metody, która ci na to wszystko pozwoli, to na pewno natrafiłeś już na tego typu koncepcję, że istnieje tak naprawdę tylko tu i teraz, nie ma czegoś takiego jak przeszłość, to już się wydarzyło, nie da się tego zmienić, nie ma czegoś takiego jak przyszłość, bo ona dopiero nadejdzie i teraz wszystko, co się w twoim życiu dzieje, to zależy to tylko i wyłącznie od tego, co dzieje się tu i teraz i że wszystko to jest zależne od twojej decyzji. Więc sprawa wydaje się łatwa, wystarczy po prostu sobie postanowić zmianę, wymagać od siebie konkretnego działania, zachować samokontrolę czy dyscyplinę i będziemy w stanie przetransformować całe swoje życie. I generalnie powiem ci tak, ja dzisiaj się z tym zgadzam, ale kiedyś wcale nie było to dla mnie tak oczywiste i kiedyś również budził się we mnie ogromny sprzeciw, kiedy tego typu rzeczy słyszałem, bo pierwsza rzecz, która się tutaj wydarzy, to jest przede wszystkim to, że umysł od razu odpala taką myśl, okej, no ale co z moją przeszłością? Przecież to, co działo się kiedyś, w jakiś sposób mnie ukształtowało i stworzyło mnie takim, jakim jestem. Nie da się po prostu tego odciąć i to przecież ma na mnie wpływ. I pewnie zauważasz, że do jakiegoś etapu, do jakiegoś momentu jesteś w stanie działać pomimo odczuwania pewnych emocji, działać pomimo pewnego braku chęci, braku motywacji i tak dalej, ale czasami po prostu nie jest to możliwe do przełamania. I być może myślisz sobie, że to jest kwestia tego, że może jesteś zbyt słaby, czy masz zbyt słabą wolę, inni tak nie mają, innym po prostu to wychodzi. Nie do końca to tak działa. Więc chciałbym dzisiaj sobie porozmawiać z tobą na temat właśnie tej koncepcji, że istnieje tylko tu i teraz, ale opowiedzieć ci o tym w takim bardziej praktycznym sensie, aby pokazać ci, co z tym można zrobić, jak to można wykorzystać, żeby to nam pomagało, a nie frustrowało, że nie do końca to tak fajnie i kolorowo działa, jak się nam przedstawia. I teraz poruszyliśmy sobie na początku właśnie tą koncepcję, że przeszłość już była, dlatego nie warto się na niej skupiać, bo przeszłości i tak nie da się zmienić. Tylko czy na pewno? Bo jak się pewnie spodziewasz, nie do końca jest to prawda i sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Bo teraz popatrz na to od tej strony. Tak, to prawda. Przeszłość wpłynęła na ciebie, przeszłość cię ukształtowała. To, co cię spotkało wcześniej w twoim życiu, wpływa na to, kim dzisiaj jesteś, a właściwie na to, w co wierzysz, że dzisiaj jesteś, to co nazywasz swoją osobowością, charakterem i tak dalej, to jest wynik twoich przeszłych doświadczeń. Tak samo twoje przekonania, twoje lęki, twoje schematy postępowania, to wszystko wynika z twojej przeszłości. Więc zgodzę się z tym, że ciężko jest tutaj powiedzieć, że przeszłości nie ma, przeszłość nie ma znaczenia i nie należy się na niej w ogóle skupiać, tylko należy przystąpić do projektu tworzenia siebie. Wszystko super, ale zobaczmy, jak to działa technicznie. Zobacz, cała przeszłość, wszystkie te wydarzenia, które kiedyś miały miejsce w twoim życiu, one zostały przez twój umysł przetransformowane w pamięć o tych wydarzeniach. I to zdanie, że jest tylko tu i teraz, nie stoi w sprzeczności z tym, aby również brać pod uwagę to, co działo się w przeszłości, bo przeszłości już nie ma, ale pamięć o przeszłości jest z tobą tu i teraz, jest w twoim umyśle. I w tym sensie działanie tu i teraz również sprowadza się do tego, że musisz uwzględnić to, co się działo kiedyś. Musisz uwzględnić to, jak wygląda twoja pamięć. I teraz pamięć to jest naprawdę bardzo ważne słowo w całej tej koncepcji, bo zauważ, że pamięć jest subiektywna. Pamięć to jest nic innego jak twoja interpretacja przeszłych doświadczeń. A interpretowałeś te przeszłe doświadczenia pod kątem tego, co doświadczyłeś wcześniej. I to się dzieje tak cały czas, taka wiesz, kula śnieżna. To się cały czas gromadzi. Czyli to, co spotkało cię wcześniej, wpływa na to, jak doświadczasz pewnych rzeczy tu i teraz, które za chwilę stają się twoją przeszłością i stają się tylko interpretacją, pamięcią tych konkretnych wydarzeń, która już została zakrzywiona poprzednim wspomnieniem i poprzednim doświadczeniem. I im dalej w las, tym więcej drzew. I żeby to sobie uprościć, to popatrz na to w ten sposób.
wszystkie twoje lęki, wszystkie twoje opory, na które trafiasz w swoim życiu, to jest nic innego jak pamięć o cierpieniu, które miało miejsce kiedyś w twojej przeszłości. Z kolei wszystkie twoje pragnienia, rzeczy, do których chcesz dążyć, to jest pamięć o przyjemności, która miała miejsce w twoim życiu, lub pamięć o zbudowaniu pewnej wizji przyjemności w przyszłości pod kątem jakiegoś rodzaju braku czy bólu, który akurat w danym momencie powstał i zbudował świadomość, jak może wyglądać ta przyjemność. Więc zobacz, że pamięć to nie jest obiektywna prawda, tylko jest to pewnego rodzaju zakrzywienie pod kątem tego, co już było doświadczane. I im dalej, tym mniej będzie tutaj w tym wszystkim obiektywizmu. I to właśnie ta pamięć jest z tobą tu i teraz i wpływa dokładnie na to, jak się czujesz, jaką masz wizję tego, co się może wydarzyć lub co się może nie wydarzyć, jaką masz wizję tego, co dla ciebie jest możliwe, a co dla ciebie jest niemożliwe, oraz wizję tego, czego się boisz, a czego się nie boisz, zarówno na poziomie świadomym, jak i na poziomie podświadomym. I teraz dochodzimy do sedna całej tej naszej historii, bo przeszłości faktycznie z nami nie ma, ale pamięć o przeszłości już jest i warto to doskonale rozumieć, że to są dwie różne sprawy. Pamięć a wydarzenia to są dwie różne sprawy i pamięć o tych wydarzeniach jest z nami tu i teraz i wchodzi nam do tego worka, że jest tylko chwila obecna i tylko to, co się dzieje w chwili obecnej, ma dla nas znaczenie, jeżeli chcemy iść do przodu. I teraz mówi się też, że przeszłości nie da się zmienić i to jest też prawda, nie możesz się cofnąć w czasie, a przynajmniej póki co nie znamy takiej technologii, żeby fizycznie cofnąć się w czasie do jakichś wydarzeń i je zmienić, tym samym zastosować prawo przyczyny i skutku, tak, żeby inne wydarzenia w przeszłości sprawiają, że jesteś innym człowiekiem, masz inne wyniki, inne rezultaty i tak dalej, ale masz pełną wolność do tego, aby zmienić znaczenie twoich wspomnień tejże przeszłości, czyli możesz transformować swoje subiektywne spojrzenie na konkretne wydarzenia, swoją subiektywną pamięć. I kiedy zaczniesz modyfikować pamięć o pewnych wydarzeniach, to będzie miało to dokładnie taki sam efekt, jak gdyby możliwe było dla ciebie cofnąć się fizycznie w czasie i zmienić przeszłe doświadczenia. Więc zobacz, że to zdanie, że przeszłości nie da się zmienić, nie do końca jest prawdziwe. Jej nie, ale możemy zastosować procedurę, która będzie miała dokładnie taki sam skutek, jak gdyby było to możliwe. I teraz najbardziej logicznym pytaniem, które się pojawia, no to jest to zapytanie, ok, w takim razie jak to zrobić? Jak zmienić pamięć o wydarzeniach? Bo przecież na pewno zauważyłeś, czy możesz to sprawdzić dosłownie teraz. Jeżeli sobie po prostu przypomnisz jakieś traumatyczne wydarzenie, na przykład, nie wiem, wyśmiali cię w szkole i przez to boisz się dzisiaj ludzi, to nie wystarczy sobie pomyśleć, że wydarzyło się tam coś innego i już problem mamy z głowy. Gdyby to było takie łatwe, no to byłoby super, nie mielibyśmy żadnych problemów. Także porozmawiajmy sobie o tym, jak można to zrobić technicznie, bo jest oczywiście na to, jak się możesz spodziewać, patent. I jak to zwykle u mnie na kanale, pogadamy zarówno o rozwiązaniu od strony świadomej, jak i o rozwiązaniu od strony podświadomej. I teraz to, co łączy zarówno pracę na poziomie świadomym, jak i podświadomym, to jest introspekcja, czyli takie zaglądanie w głąb siebie. Jeżeli teraz pomyślisz o tym, ile tak naprawdę czasu w ciągu twojego dnia czy życia poświęcasz na to, aby pobyć samą czy samą sobą, to podejrzewam, że może się okazać, że wcale tak dużo tego czasu nie masz. Bardzo dużo osób dzisiaj wchodzi w medytację i tego typu rzeczy, natomiast to jest nadal powiedzmy 10-15 minut, góra 10 minut dwa razy dziennie, co jest czasem dość niewielkim, który poświęcamy faktycznie na zaglądanie w głąb siebie, na pracę ze swoim umysłem i to nie na zasadzie prowadzenia dialogu wewnętrznego, tylko faktycznie jakiegoś procesu, który tutaj sobie ma wejść. I teraz opowiem ci, co można w tym w praktyce zrobić, bo tak jak powiedziałem wcześniej, raczej samo wyobrażenie sobie, że coś się zmieniło, czy mieliśmy inne wydarzenia w swoim życiu, niewiele zmienia. Ale jeżeli chcesz na tym popracować na poziomie świadomym, to będziemy w stanie zmienić nasze wspomnienia, znaczenie tych wspomnień za pomocą spojrzenia na nie z innej perspektywy. Czyli chodzi tutaj o to, aby odnaleźć w nich te rzeczy, których być może nie zauważyliśmy wtedy, kiedy to się działo. Bo tutaj jest właśnie jedna podstawowa pułapka ludzkiego umysłu, pułapka, w którą bezwiednie wpadamy i która utrudnia nam
bardzo wiele spraw i rzeczy w naszych życiach. Musisz pamiętać o tym, że to, co nas kształtuje, to, co nas programuje na całe życie, najczęściej dzieje się w okresie dzieciństwa i okresie dorastania. I zobacz, że tych wydarzeń w tamtym momencie doświadczasz z perspektywy poziomu świadomości dziecka lub nastolatka. A przecież wtedy myślałeś zupełnie inaczej o pewnych sprawach, niż myślisz dzisiaj. Natomiast pamięć o tych wydarzeniach została zapisana właśnie w takiej formie tamtego poziomu świadomości i jest z tobą tu i teraz, mimo że jesteś już inną osobą na poziomie świadomym. To właśnie stąd bierze się ten rozjazd pomiędzy tym, czego świadomie chcemy, a tym, co podpowiada nam nasz system emocjonalny. To, że świadomie potrafi sobie wyjaśnić, że nie ma się na przykład czego bać, nie ma się czego krępować, nic się nie może wydarzyć, a jednocześnie moje emocje mi podpowiadają zupełnie coś innego. Nie idź tam, coś się wydarzy, nie uda ci się, jesteś niedostatecznie dobry i tak dalej, i tak dalej. Właśnie ważne jest to zrozumieć, że to wynika po prostu z pamięci o wydarzeniach, które działy się kiedyś, ale doświadczaliśmy je również jako inni ludzie. I dzisiaj, gdyby spotkała cię ta sama sytuacja, to pewnie zachowałbyś się inaczej i inaczej byś sobie z tym poradził. Ale wtedy, jako dziecko na przykład, mogłeś nie mieć żadnych innych opcji i mogłeś sobie z pewnymi rzeczami nie dać rady. I system pamięta i ta pamięć o tej na przykład bezradności, pamięć o tym bólu, pamięć o tej przykrości i tak dalej, jest z tobą obecna i przekłada się na to, jak dzisiaj funkcjonujesz i jak dzisiaj myślisz. I to jest właśnie ta rzecz, którą możemy zrobić na poziomie świadomym, czyli możemy zacząć analizować, możemy zacząć obserwować, jak dokładnie działają nasze emocje i możemy też przypatrzyć się wszystkim wydarzeniom, które gdzieś tam na tym poziomie świadomym mamy do nich dostęp. Bo oczywiście nie do wszystkich rzeczy mamy taki świadomy dostęp, do tego jest potrzebna praca w transie, o czym pogadamy sobie później, ale pewne rzeczy na pewno ci się przypominają, czy pewne rzeczy na pewno cały czas są w twojej pamięci. I to, co mogę ci tutaj polecić, to jest przede wszystkim pomedytowanie z tym. Na moim kanale jest trochę filmów na temat tego, jak medytować, po co medytować, jak to robić, żeby to było skuteczne, a nie żeby to był tylko jakiś tam wątpliwy sposób na to, żeby się uspokajać, bo tutaj akurat się, że tak powiem, fajerwerków nie należy spodziewać. Tylko daj sobie tą chwilę w ciągu dnia, aby wejść w siebie, zamknąć oczy i poobserwować, co pojawia się w twoim umyśle. Możesz wziąć sobie na warsztat kilka sytuacji, które są w twojej pamięci i zastanowić się, czy być może można o nich pomyśleć w inny sposób, a na pewno to, co zawsze można zrobić z daną sytuacją, to zadać sobie jedno proste pytanie. I to pytanie brzmi: czego pozytywnego nauczyła mnie ta sytuacja? I tutaj zalecam być totalnym ekstremistą. Niezależnie od tego, jakie to są sytuacje, niezależnie jak bardzo dotkliwe i trudne, na pewno jest coś, co możesz z nich wyciągnąć dla siebie, co cię będzie budować. Na pewno jest przynajmniej coś, czego wartość udało ci się dogłębnie poznać dzięki jakiejś traumie, która miała miejsce w twoim życiu. I to jest właśnie cała sztuka patrzenia z innej perspektywy na to, co nas w życiu spotkało. Bo popatrz na to od tej strony. Twój oprawca nie cierpi z tego powodu, że ty cierpisz. To, że pewne wydarzenia w przeszłości cię trzymają, to, że pewne wydarzenia w przeszłości cię ograniczają, szkodzi tylko tobie i nikt dodatkowo na tym nie cierpi, nie ponosi ceny, nie jest za to karany tym, że ty nie realizujesz swojego potencjału. Czasami jest to bardzo trudne, zdaję sobie z tego sprawę, bo pracuję z ludźmi na co dzień, ale przy dużej ilości innych wspomnień wcale to zadanie nie jest tak trudne, jak się wydaje. Więc weź na warsztat różnego rodzaju wydarzenia, sytuacje, które przychodzą ci do głowy, nawet wchodząc w medytację z intencją przyjrzenia się rzeczom, które najbardziej na ciebie wpływają tu i teraz, możesz się zaskoczyć, jak wiele sytuacji, o których być może nawet od wielu lat już nie myślałeś, pojawi się w twojej głowie. I kiedy zaczniesz obserwować sytuacje, które nawet mogą się wydawać błahe w dzisiejszej perspektywy, to zadaj sobie pytanie, czego mnie to konstruktywnego uczy. Z taką intencją, że to, co negatywne, to, co cię ogranicza, to, co cię ciągnie w dół, zostawiasz, natomiast to, co możesz z tego wyciągnąć, bierzesz do siebie.
to, co możecie budować, zostaje z tobą w twojej pamięci tu i teraz. To, co jest negatywne, chcesz puścić. I właśnie ten proces transformacji wspomnienia jest możliwy w momencie, w którym znajdziesz ten odpowiedni wniosek w swojej głowie. Czyli ten taki moment aha, że kurczę, faktycznie z tego wspomnienia też wynika to i to, a nie tylko ból, cierpienie, smutek, żal, wstyd, przekonania negatywne i tak dalej. Zawsze można coś takiego odkryć i znów, jeżeli z otwartością, jeżeli bez tej takiego nastawienia, tej domyślnej oceny podejdziesz do tych obrazów w swojej głowie, to możesz być znowu naprawdę zaskoczonym, jak dużo ciekawych rzeczy zacznie się pojawiać w twoim umyśle. Nastaw się na obserwowanie tych wspomnień czy tych obrazów w swoim umyśle nie za pomocą tego analitycznego umysłu, tylko za pomocą tego, co nazywamy sercem czy intuicją. Jestem pewien, że będziesz wiedzieć, co robić, jeżeli dasz sobie kilka szans na to, aby właśnie zajrzeć w głąb siebie i poobserwować swoje myśli właśnie pod tym kątem. I nie trzeba tego oczywiście robić jedynie dla odległych wydarzeń, możesz to robić dla wszystkiego, co cię spotyka w życiu. Kiedyś przeczytałem naprawdę ciekawą rzecz u Carlosa Castaniedy. Jeżeli nie znasz książek, to polecam, tylko polecam też traktować z dystansem i nie małpować tych dziwnych praktyk, a skupić się na tym, co jest napisane między wierszami na temat tego, co, jak działa ludzki umysł. I tam Don Juan pouczał Carlosa Castaneda, autora książki, na temat tego, jak wygląda mindset wojownika, jak wygląda postawa wojownika wobec życia. I tłumaczył mu to, że wojownikowi nigdy nikt nic nie robi. I to właśnie się zawiera w tym, o czym mówiłem wcześniej. Wojownik wychodzi z założenia, że nikt nie może mu nic zrobić. A to właśnie oznacza, że wojownik używa wszystkiego, co się wydarza, jako czegoś, z czego będzie w stanie skorzystać i co będzie go w stanie zbudować. I o tym samym mówił potem, czy mówił w sumie wcześniej, Viktor Frankl w swojej książce pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu, gdzie Frankl, swoją drogą bardzo ciekawa postać, facet, który przeżył 4 obozy koncentracyjne, i stworzył na bazie doświadczeń w tych obozach pewną koncepcję psychoterapii nazywaną logoterapią, to Frankl mówił taką jedną rzecz. Człowiekowi można odebrać wszystko poza jedną, jedyną, ostatnią wolnością. I to jest wolność do decydowania tego, do decydowania o tym, jaki stosunek ten człowiek będzie miał do sytuacji, które się dzieją. I to jest właśnie sens tego wszystkiego, o czym mówię. Dokładnie z tym podejściem można transformować pamięć swojej przeszłości, aby miała na nas wpływ pozytywny, a nie negatywny. I takie podejście wymaga ogromnej odwagi, aby skonfrontować się z tym, co się wydarzyło, skonfrontować się z różnymi bolesnymi doświadczeniami i wymaga też odwagi pod tym względem, że będzie trzeba poradzić sobie nierzadko ze swoim ego, aby naprawdę dostrzec prawdę i dostrzec to, co może nas budować. Jest to świetny trening pokory, takie właśnie podejście. Więc zaplanuj sobie trochę czasu na taką introspekcję, bo już naprawdę się zaskoczyć, jak wiele ciekawych rzeczy się tu wydarzy. Jest też oczywiście ta strona podświadoma, o której mówiłem wcześniej i warto wiedzieć o tym, że właśnie hipnoterapia, praca z hipnozą taka terapeutyczna polega na tym, aby odnajdować konkretne przyczyny, pierwotne przyczyny dla konkretnych wydarzeń czy rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Czyli to jest taka terapia, która pracuje bardziej kontekstowo. W sytuacji A masz jakieś konkretne zachowanie i idziesz dzięki pracy w transie do prawdziwej przyczyny, której być może nie pamiętasz i najczęściej się tego nie pamięta lub nie przypisuje do konkretnych wspomnień. Właśnie pracując w transie możesz cofnąć się do tego, co naprawdę się kryje za tym, że akurat dzisiaj się na przykład w wystąpieniach publicznych czy w momencie realizacji jakiegoś projektu czujesz tak, a nie inaczej. I praca w hipnozie też się opiera na tym, że najpierw musimy po pierwsze zrozumieć, jak to, co widzisz, łączy się z tym, co dzieje się dzisiaj w twoim życiu i trzeba zrozumieć, jaka nauka z tego płynie, co możemy z tego pozytywnego wyciągnąć właśnie poprzez to, że obserwujemy to z dzisiejszej perspektywy.
która jest inna niż perspektywa wtedy wieku kilku czy kilkunastu lat. I idąc dalej, po tym jak już mamy te informacje, dokonujemy tak zwanej interwencji, czyli zmieniamy zawartość tego wspomnienia, co możliwe jest dzięki temu, że jesteś w odmiennym stanie świadomości, w stanie transu hipnotycznego. I tu właśnie dochodzi ten element, że możesz faktycznie tę przeszłość zmienić. Zmienić po prostu pamięć konkretnych wydarzeń na taką, która będzie dla ciebie korzystna, a nie na taką, która będzie dla ciebie destrukcyjna i która będzie cię ciągnęła w dół. Więc wykorzystujesz całą tą zdobytą nową perspektywę, to uświadomienie sobie tego, jak można inaczej na to patrzeć i uświadomienie sobie, że gdyby dzisiaj ta sytuacja się działa w twoim życiu, to zupełnie inaczej byś się zachował, innych rzeczy byś się nauczył i w taki właśnie sposób transformujesz zapis tego wspomnienia, tą pamięć, aby móc z tego korzystać, zamiast na tym tracić. Jak widzisz, są po prostu tutaj dwa podejścia i tak naprawdę jedno i drugie jest konieczne do skutecznej pracy, bo potrzebujesz ciągłego zwiększania poziomu świadomości, jak funkcjonujesz ty, jak funkcjonuje świat, żeby sprawnie być w stanie modyfikować swoją stronę podświadomą i do tego się to wszystko tak naprawdę sprowadza. Podsumowując, to co możesz zrobić tu i teraz, to dla dowolnej sytuacji, czy to dziejącej się dzisiaj, czy dla dowolnego wspomnienia, możesz usiąść, zanurzyć się w siebie i poszukać innej interpretacji, innego rozumienia, innego opowiadania sobie tego, co się dzieje, czyli zmienić po prostu znaczenie pewnych obrazów dla siebie. Wynika to po prostu z podjęcia decyzji, że wybieram, aby ze swojej przeszłości, ze wszystkiego, co mnie spotyka w moim życiu, wyciągać tylko i wyłącznie korzyść, a nie pozwalać się temu dołować i ściągać w dół. Bardzo trudna droga, dużo łatwiej jest się poddać, dużo łatwiej jest stwierdzić, że to za dużo, dużo łatwiej jest ściągnąć z siebie odpowiedzialność i po prostu oddać ją innym ludziom, którzy mieli na nas taki, a nie inny wpływ. Ta droga wymaga ogromnej odwagi i tych tak zwanych jaj, jak to się mówi, nie? I teraz to jest to, co możesz zrobić tu i teraz. Natomiast w przyszłości możesz też popracować z projektem Inner War Saga od strony podświadomej. Więc między innymi tym zajmujemy się na kursie programowania podświadomości, między innymi tym zajmujemy się pracując jeden na jeden. Więc jeżeli czujesz, że może to być dla ciebie ciekawy krok dalej, jeżeli czujesz, że temat podświadomości cię kręci, chcesz wiedzieć więcej, chcesz umieć pracować ze swoim umysłem podświadomym, to w opisie tego filmu znajdziesz linka, gdzie można umówić się też z nami na bezpłatną konsultację, pogadać. Być może będziemy w stanie ci pomóc. Natomiast jeżeli ten film ci się podobał, zostałeś do końca, dzięki ci bardzo za uwagę, dzięki, że jesteś. Zachęcam cię do zostawienia łapek, udostępnień, komentarzy. Każda twoja aktywność pomaga rozwijać ten kanał i docierać z tymi treściami do coraz to większej ilości ludzi, którzy być może tak jak ty szukają rozwiązania, szukają rozwoju, szukają pomocy. Także jeszcze raz dzięki, że jesteś i do zobaczenia już niebawem.